Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale, jest ze mną dzisiaj. Co tak, to łapą machasz, człowieku, ty, co ja rozumiem, mam, bo się cieszę, uwolniony, bo okazało się, że jestem i wolny. Właśnie, swoją drogą to trzeba wywalić, bo on mi dał jakieś takie obrzydliwe rzeczy do jedzenia. Ja muszę się tego trzymaj, pozbyć. To lepsze. Ja muszę się tego pozbyć, bo mi się niedobrze robi, jak ja na to patrzę. Dobra, odłożyłem to tam za ścianę. Co mi rzuciłeś? Ziemniaki! No, ziemniaki, no twoje, znaczy moje w sumie. Najlepsze. No i patrz, widzisz? Najlepsze. I tu jest ziemniaki. Kolejny przykład, kiedy ja cię częstuję ziemniakiem, a ty mnie nie. Dobra, bardzo ważne pytanie mam. Ile ty moich ziemniaków zjadłeś? No w ogóle! W ogóle! Ale ja miałbym jeszcze z 400, gdyby nie to, że mi ten pirat to zabrał. No, ale widzisz, ale ostatecznie wychodzi, że miałem rację. No dobra, możemy przyjąć taki, prawda, przebieg zdarzeń chwilowo, zważając na okoliczności, w jakich się znaleźliśmy. Dobra, słuchaj, ogólnie tak. Znaleźliśmy się w okolicznościach, że szukamy skarbu. Dokładnie. I już patrz, mamy tutaj tą martwą kropkę, którą przydałoby się... O kurczę, rozwaliłem mapę. Musisz to postawić. Dobra. Mamy tą kropkę i wydaje mi się, że to jest takie troszkę dziwne miejsce. Aczkolwiek, ty, a to dalej tutaj, to nie jest ten szkielet, co jest pod wodą? Tak. A to nie jest nasza łódka? Nie, łódki chyba by nie było na mapie, nie? Nie, łódki chyba by nie było. Poza tym łódka chyba ma nie, mamy łódka przy brzegu. Jest przycumowana. No, to nie. I łódka, dobra, w ogóle mamy tutaj. Co? Przenieśliśmy ją przecież, żeby tu przypłynąć. No tak, to... Stary, no to nie, nie masz to pamięci. Jest. Dobra, no stary, jak ja przecież ostatnie kilka dni spędziłem pod ziemią zamknięty. No co ja muszę sobie przypomnieć wszystko, jak wyglądało na zewnątrz. Dobra, stary, chcemy to sprawdzić, czy to jest to? Tak. Ja wezmę tą mapę. Albo idziemy po ten neterytowy strój, bo on też jest ważny. Dobra, stary, najpierw sprawdźmy, może to, bo jesteśmy już bliżej tego. Nie? Dobra. I zobaczymy, jeżeli to nie będzie to, no to wtedy będziemy się martwić, ale liczę na to, że to będzie to. Przeczytaj tą książkę jeszcze raz z tym to coś, co tam jest napisane, ja nie wiem, jak to nazwać. Nawet. Skarbowi od dawna wilgotno w odblaski, od ciemności na jego ciele czarne paski. Ukryty jest bowiem w miejscu nieżywym, znane z tego, że jest miejscem fałszywym. Miejsce fałszywe, miejsce nieżywe. Ogólnie tak, z czym mi się kojarzy miejsce nieżywe? No, miejsce nieżywe mi się kojarzy ze śmiercią. No i kurczę, ryby niby żyją w słonej wodzie, ale ogólnie słona woda mi się kojarzy z takim właśnie raczej, że nie możesz przeżyć dzięki temu, nie? Bo jakby, jakbyś, na przykład tak jak my jesteśmy tutaj na tej wyspie, to na przykład musielibyśmy pić wodę z tamtego jeziora, a nie z tego morza, nie? Mhm. Bo słonej się nie da pić tak, żeby przeżyć. No ale, dobra, może to takie jest moja dziwna rozkmina. No i właśnie, ej, dobra, czekaj! A to, ten szkielet? Miejsce nieżywe? No też może być. No to też, ale... Kurde, dla mnie wszystkie znaki wskazują na niebie, że to nie będzie w takim morzu. No ale gdzie? W tym jeziorze? Albo w wulkanie. Wulkan jeszcze. O, no. Jeszcze jest wulkan miejscem nieżywym. Czekaj, nie? ja zobaczę tą kropkę, tylko ja jestem ciekaw, co i to wulkan jest. Wulkan jest miejscem fałszywym, wulkan, no bo wybucha. No, kurczę... No ciężko się z tobą nie zgodzić, trochę, no. Gdzie ta kropka? No właśnie... O nie mówcie, że to jest to po prostu. Oh my god, to jest po prostu takie zejście w dół do kopalni, ta? Ja... Ale ty, Filipie, jak ty po prostu dobra, rzucisz... Dobra, ale to czekaj, bo mamy jeszcze tutaj ten szkielet, nie? Aha, no tak. Zobaczmy go, może tutaj będzie jakaś... No to trzeba było przekopać go całego, nie? Żeby coś zobaczyć. O kurczę, no. Chociaż tu jest... Tak, czekaj, chyba. Zobaczmy na tej końcówce po prostu, nie? Może tutaj coś... Może tu będzie jakieś zejście czy coś. No nie, no... O, jest coś? Nie ma. No, kurczę, dobra. Ja nic nie widzę. Ja się wkopię tylko, żeby zobaczyć, coś tutaj jest. No nie, nic tu nie wygląda na to, żeby coś tu było. Dobra. No. Bo zginę. Dobra, idziemy stąd. Czyli to nie, miejsce nieżywe to nie jest to. Dobra, to chcemy sprawdzić ten wulkan, bo i tak tam jest ta zbroja, mogę zdobyć ją tam? Nie, przy wulkanie nie, to jest z innej strony. Aha. A nie, to jest tam! Nie, czekaj, wulkan? Wulkan był u ciebie czy u mnie? No ty miałeś sprawdzić wulkan. Ja nie. Na górze? No. Tak, dobra, to jest u mnie, tak. Bo ja tam nie wchodziłem do wulkanu, wiesz, nie byłem patrzeć, czy tam jest ta lawa faktycznie. Ej, no to może to tam być w sumie. Dobra, to sprawdźmy ten wulkan. Dobra, ja nie wiem, ja już mam dosyć, nie? Przecież my idziemy 3 dni już. To widzowie, dla was to jest sekunda. A no. Dla nas to jest męczarnia. Dręka. Patrzcie, czekaj, ja jestem w stanie jakoś pokazać, skąd my przyszliśmy? Patrzcie to. Patrzcie, tu stanę. O. Uwaga, tam, stamtąd musieliśmy przejść cały ten las, przejść tędy tu bokiem, tu i teraz idziemy jeszcze pod górkę. Przecież to jest, dobra, chodź. To jest jedna wielka męczarnia.
Chodź, bo wbijam! Ty, weź jeszcze pod uwagę, że ten, skoro książka prowadziła nas tutaj, ta, którą ja miałem wcześniej, a teraz mają pirat, no, to on może tu być. Ej, dobra, faktycznie, ale tu jest jakiś... ja mam equipment, stary boga! No, dobra, no, no okej. Okay. Ty też będziesz miał, zaraz. No, jeżeli go tu nie będzie, nie? Czy... Co jest? Oj, stoi tam, nie widzisz stoi go tam, tam? Stoi tam, no, 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 no. Dobra, czyli, jest... czyli trafił tu, czyli rozkminił to. Ale patrz. Z dwojga złego są jeszcze dwie netelutowe zbroje, więc każdy dobra, z nas będzie czyli, miał. Czyli jej nie zabrał. Każdy z nas, no najlepiej, żeby nie zabrał. Dobra, czekaj. Skradnijmy się tam i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. On też pewnie będzie miał klucz. Musimy no mieć tak. klucz, ja nie wiem w ogóle... Dobra, ale... czyli... Dobra, jeszcze mam do sprawdzenia wulkan. Bo... No. Przecież teraz jesteśmy jakby w wulkanie, nie? No to jest wulkan, no tak. Ale może od góry jest jakieś zejście, sprawdzaj. Wulkan jest u góry chyba, no, ja tam nie byłem. Nie, 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 dobra, nie byłem, nie byłem. Cicho. Czekaj, musimy zobaczyć, co on tam kombinuje. Czekaj. Skąd ty tą książkę zabrałeś? Skąd ty tą książkę zabrałeś? Tam leżała na tym stole. Gdzie? Na tym stole. Ale tam coś leży tak. teraz, widzisz to? Nie, nie widzę. Musimy podejść, ja mam słaby wzrok, stary, co ty? Serio? Ja widzę. Czekaj, no to... A, no, widzę coś. On tam coś kombinuje, czekaj, czekaj. Co to jest? On szuka jakiegoś przejścia. Czekaj. Podchodzę tu. Coś. Biorę zbroję. Co to dobra. Co to jest? Pierwszy dostępu? Bier to! Ej, to jest chyba klucz, dobra, uciekaj. Dobra, ej, on nawet nie zauważy. Dobra, gdzieś tam kurde utknął, ty. Dobra, ej, mamy pierścień dostępu, ale do czego to jest, stary, dostęp? Ja nie wiem, stary, no to może być klucz, mówię, że jak dostępu, no to klucz, nie? Ej, dobra, ale go wycwaniliśmy go. Dobra, i teraz słuchaj, wulkan, sprawdźmy wulkan, jesteśmy już tak blisko, że trzeba sprawdzić ten wulkan, czy tu przypadkiem tego nie ma. Stary, ty wiesz, że tam będzie drogi? No dobra, dawaj. No nie, no to jest blisko, już jesteśmy prawie na nim, nie? A, wydaje się. A byłeś tam chociaż raz na górze? No nie, ale widziałem, gdzie ta góra się kończy. Okej. Okay. No już tak, znaczy nie, no to tak z 3 minutki drogi, no. Nie no, aż tyle nie, już jesteśmy. Gorzej z zejściem nie, no, będzie. Nie, zejść easy. Jakbyśmy łódkę mieli, to byśmy zeszli w sekundę. A może masz drewno? 29. No to dawaj, robimy łódkę, zara. Dobra. Ale to da się tak łódką? No jasne, że tak, dobra. Patrz, i co my tu mamy? Jest lawa faktycznie, szukaj przejścia. Szukaj jakiegoś miejsca, w którym będzie można włożyć ten klucz. Stary, jak ta lawa zaraz mi w twarz uderzy, to jest twoja wina, że nie żyje. Nie, to tak, tak nie będzie. Spokojnie, możemy być spokojni. Nie będzie, bo co? No bo nie. Fajnie, dobra, dzięki za potwierdzenie. Nie widzę tu nic. Chodź. O, no to zrób i podejdź tu do mnie, bo i tak mam musimy... do ciebie. Musimy iść... Czekaj, dobra, wygodny! Przeczytaj tę książkę jeszcze raz. Czytam. Skarbowie od dawna wilgotno w odblaski od ciemności... Wilgotno! No mówiłem, że pod wodą. No to... Kurczę, to nie, to nie będzie tu, dobra, to chodź. To nie! Ej, dobra, to masz faktycznie to jezioro? No stary! Dobra, stawiaj tu tą łódkę. A, ja mam zrobić? Dobra, patrz, to jak zapraszam. A, no dobra, możesz se sam. Pa, kto pierwszy, ten lepszy. Widzisz, jak teraz zjeżdżamy? Kurde, no nie będę pierwszy, no. Jaka hała. Dobra, elegancko. Jedziesz się niżej, ty. Czyli straciłem łódkę. No bo ja se wziąłem. Gdzie ty jesteś? Na dole. Moją łódkę zabrałeś? No bo wyrzuciłeś, to mi się da do eku. Aha. O nie, ja chciałem jeszcze lecieć. Dobra, no to lecę z wiadrem. Tak, chciałeś, ciekawe jak. O kurde, ale ty ryzykujesz, człowieku. A gdzie ty jesteś? No na dole. Jak bardzo na dole? A tam? No, tu. Dobra. Ale ryzykujesz, nie? No ale ja bym nie był w stanie tak. Patrz to, pyk. A co byś zrobił, cię teraz uderzył? No to nie wiem, pewnie... A nie zginąłbyś chyba i tak, nie? Nie, ja mam całe, ja mam pełne życie przecież. No tak. To co to jest? Kierunek jezioro? Stary, co tu robi takie coś? No to są głowy, stary, ja to widziałem, stary. Jak tutaj szedłem w tym kierunku. Dobra, bo ja tego nie widziałem. Dobra, dawaj, lecimy do tego jeziora zobaczyć. Przeczytaj też. Czekaj, miejsce wilgotne. Miejsce wilgotne, od ciemności na jego ciele czarne paski. Ciemności na jego ciele czarne paski. No to może być, że stary, bo w dalszej książce, w tej drugiej, no. To było, że skarb jest zamknięty pod ciałami piratów jakby. Piraci zostali zamknięty pod wodą, a ich skarby pod nimi. O, stary, patrz to! Patrz co? To! Co? No, po ten! Piraci! Co? Pod ten! Ja do jeziora skakuj! Widzę to! Patrz pod! Czekaj, powietrze! Jo, dobra! Dobra, tutaj nie ma. Przekopuj wszystkich po kolei. Jest coś, mam chyba! Tylko mi się powietrze kończy. O, dobra, masz!
Dawaj, schodź tu na dół, schodź tu na dół. Zejście na dół. Schodź tu na dół, kurczę, nie mogę zejść. Nie mogę zejść na dół, dlaczego? Ej, umrę zaraz. Dobra, zlazłem. Tam woda, woda, musisz zamurować to, bo woda ci jakby powstrzymuje. Nie zejdziesz na dół, bo woda cię wypycha. No żartuję chyba. No serio, musisz, znaczy nie, musisz tu wejść, wpłyń tu. Wpłyń tu, wpłyń tu, chodź. Nie, wpłyń. Kurde, znowu mnie wyciągnęła ta woda. Dobra, chodź tu. Chodź tu, dobra, musisz... Dobra, no musiałem. Ej, dobra, stary, nie można zejść na dół, klikam shifta. To jest jakaś pułapka, wchodzisz tu, dobra? Pyk, dobra, i teraz będziemy mogli zejść dopiero. Ale dobra, blokada, jak to zablokowali ktoś, dobra. Dobra, jest tu miejsce dziwne. Na ten, wkładaj ten klucz. Na pewno? No. Pierśnie dostępu, dobra, jest. Stary, co to jest za... Mamy skrzynkę, czekaj, nie skrzynia pułapka, nie skrzynia pułapka. To jest. Pradawny Rubin! Rubin! Stary, Fortuna 3, ty to widzisz? Ej, stary, my będziemy bogaci. Ale dziwne, ty. Ej, stary, ten Rubin będzie warty miliardy, rozumiesz to? Ale to jest, stary, ładne, dobra, dawaj, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, bierz ten pierścień, biorę ten pierścień, dobra. Kurde, człowieku! Dobra, trudno, on nie będzie wiedział nawet, że tu była jakaś ramka i git, i bardzo dobrze. O nie, nie wyjdziemy stąd teraz, a nie, wyjdziemy, dobra, wypłyniemy. O nie! No jak? O nie! O nie! Stary! O nie! Ja nie chcę tak skończyć! Ja nie chcę tak skończyć! Stary! Posuń się! Proszę! Posuń się! Nie mogę nic zrobić! Posuń się! Nie mogę! Posuń się! Nie mogę! Uderzam w to! O! Płynę! Nie! Utopiłem się! Dobra, mamy to, mamy to. Ja nie mogę, już myślałem, że to stracimy, nie? Stary, albo pakuj wszystkie i ty, ja nie wiem, stary, jak ja jestem zestresowany. Wynosimy się z tej wyspy, wynosimy się z tej wyspy, tak, stary. Czekaj, idziemy tutaj do tego domku, zabierzmy wszystko, co jest cenne i po prostu lecimy stąd. Lecimy jak najdalej, w siną dalej, jak to się mówi. Bierzesz enchant? Nie, no co, jesteś głupi. Ja nie wiem, co za pytanie w ogóle, ty z kogo tym nie masz? Dobra, czekaj, a co my stąd potrzebujemy? Diaksy wezmę, dlaczego nie? Miejsce na TNT na pewno potrzebujemy. Ej, racja. A gdzie my mamy to TNT? A, dobra, już wiem. Dobra, już wiem, 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 już wiem. Dobra, no to czekaj, to zrobię tu... Dobra, no jeszcze dzisiaj nie było, jeszcze dzisiaj nie było żartu, że jest to beznadziejnie ukryte i że nie będziemy się chciało tego odliczać. Tak, spokojnie, no, spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Dobra, odkładam to, biorę złoto, biorę to. Biorę dzięki to, za dobra, pradawny tu. Rubin. Gdzie ty gdzie jest ten pradawny Rubin? Oddaj go. U mnie w kapsi. Oddaj go. Nie jest bezpieczniejszy. No, na pewno. Dobra, ale czekaj. Jest bezpieczny jak w ziemniaki, banku. Biorę ziemniaki, tu było trochę ziemniaków. Dobra, nic więcej nie potrzebujemy, ja nic więcej nie biorę chyba. Ja nawet łódki nie biorę, stary. Przecież mamy, kurczę, łódź przycumowaną. No, no mówię, nie? No mówię, że nawet tej łódeczki nie biorę. No dobra, dawaj, dawaj, lecimy stąd, lecimy, wynosimy dawaj, się. Dawaj, dawaj, dawaj. Czym prędzej, ale przepłynijmy tą łódką i jeszcze tam przy tym zabierzmy te cenne rzeczy, nie? Aha. Oj, Franklin tak, pilnuje, tak. Franklin pilnuje, to jest to. Franklin to jest ziom. On się nie ruszył z tej łódki. Ej, co to są? Ciężko. A, to są te butelki, co przypłynęły. Tak, tak, dobra, tak. Dobra, dobra, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Idę. Wsiądziesz w nie biegu? Mogę, nie mogę. A, nie mogę. Dobra, 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 teraz. Nie mogę, o. W biegu nie, nie można było, ale jaja, nie dobra. Można, nie można, no. Dobra, rozwijamy żagle płyń, i obracamy. Dobra, a ten pirat na pewno dalej rozkminiam. Ciekawe, czy zauważy, że stracił klucz. Kurde, ja nie wiem, stary. Dobra, lecimy po ten ukryty skarb i co? Ale stary, jakie to jest ładne, patrz to! Bo! No widzę, widzę, stary. Cudowny rubin! Ten rubin czujesz, że będzie kosztował tyle, że będziemy mogli sobie za to kupić wszystko. Ja go sprzedaję za 20 zielonych. Ile? 20 zielonych. Nie no, ty jesteś nienormalny. Co źle? No potrzebujesz cena? Psychologa potrzebujesz. Ale nie, ale tak szczerze teraz. Za ile byś go sprzedał? Typo ci mówi, a zaoferuj pan coś. No to ja mówię... Licząc te przygody, co tu były. No stary, no byłem uwięziony 3 dni, no to co ja mam? Ten rubin jest tak cenny, że ja bym za niego chciał milion. Rozumiesz? Milion! Milion! Stary, ale byśmy broni nakupowali do hejtera. W ogóle właśnie ten cały cel, przecież my tu jesteśmy po bronie do hejtera, nie? No pamiętam, ale nie, my jesteśmy tu po to, żeby nie? zarobić na te bronie. No to jest prawda. Dobra, no właśnie, no. Stary, chcesz to licz. No dobra. A ja poczekam na ciebie przy skrzynce. Raz, dwa, trzy. Kurde, trzeba bym się piaseczkę zniszczył. Jak ci idzie? Dobrze, dobrze, dobrze. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Jest! Trafiłem! Idealnie! No ciężko było nie trafić, jak już to odkopałem.
Idealnie było. Dobra, Dawidzie, pożegnanie oficjalne z szałasem. Trzym się, szałasie. Ja jestem dumny. Czekaj, z tego szałasu. No, a ja nie mam, kurde, miałem zapalniczkę. Dobra, nie no, chcesz nie to mam. Spalić? No, może, co, tu, stary, może tu kiedyś wrócimy, zobaczymy. Ja tu nie mam zamiaru wracać do tego psychola. Dobra, stary, wyruszamy w podróż, wracamy na Palionową. Hoj!